Rolnictwo należy do najstarszych form działalności człowieka. Tereny rolnicze zajmują ponad 60% powierzchni Polski. Bez względu na to, czy poruszamy się z zachodu na wschód, czy z północy na południe, zawsze nam towarzyszą. Poprzecinane drogami, rzekami, lasami zapewniają człowiekowi pożywienie i są elementem jego kultury. Wszędzie tam, gdzie człowiek mógł wyrwać kawałek ziemi pod uprawy, zamienił je w pola. Pola tętniące życiem. Wylesianie olbrzymich terenów było początkowo korzystne dla szeregu gatunków zwierząt. Kolonizowały nowe obszary i rozszerzały swój zasięg występowania. Ekstensywny, czyli mało wydajny, lecz przyjazny przyrodzie charakter rolnictwa umożliwiał jej koegzystencję z człowiekiem przez tysiące lat. Niektóre gatunki roślin i zwierząt tak silnie związały się z siedliskami człowieka, że dzisiaj są ich nieodzownym elementem. W rezultacie istnienie wielu rzadkich i cennych gatunków oraz siedlisk półnaturalnych występujących w Europie jest zależne od kontynuowania tradycyjnej gospodarki rolnej. Krajobraz rolniczy dominuje w Europie. Użytki rolne stanowią prawie połowę powierzchni kontynentu. Z tego powodu rolnictwo wywiera znaczący wpływ na środowisko przyrodnicze całej Europy. Intensyfikacja gospodarki rolnej z charakterystycznymi dla niej mechanizacją i chemizacją przyczynia się do degradacji cennych siedlisk oraz wymierania gatunków. Jest to wyraźnie widoczne, szczególnie na zachodzie Europy. Gatunki związane z krajobrazem rolniczym są dziś zagrożone nie mniej niż te żyjące w górach czy w lasach. Obecne tempo przemian w ich siedliskach jest tak szybkie, że niewielu udaje się dostosować do nowych warunków. Jedynie w Europie Środkowej i Wschodniej rolnictwo zachowało w dużej mierze tradycyjny, ekstensywny charakter. Wąskie pasy pól, przeplecione łąkami, ugorami i nieużytkami. Stare grusze i jabłonie rosnące samotnie na miedzach śródpolnych, czy szpalery starych wierzb, tworzą typowy polski krajobraz, który wnosi do wspólnoty europejskiej ogromne bogactwo przyrodnicze i kulturowe. Niestety również w naszym kraju ulega on szybkiej przemianie i degradacji. Śródpolne oczka wodne i starorzecza są osuszane i zasypywane, by powiększyć powierzchnię pól uprawnych, bądź traktuje się je jako miejsce składowania odpadów. To wielka strata, bo stanowią one jedną z najobfitszych ostoi bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym. Działają jak magnes, który przyciąga z najbliższej okolicy wiele gatunków owadów, płazów, ptaków i ssaków. Niestety nawozy i pestycydy spływające z pól do zbiorników stanowią ogromne zagrożenie dla organizmów wodnych, wrażliwych na wysokie stężenia środków chemicznych. Śródpolne oczka wodne są również ważnymi zbiornikami retencyjnymi zasilającymi glebę w okresie suszy czy miejscami wodopoju dla zwierząt gospodarskich. Ich rola jest ogromna. Często tego nie doceniamy. Nawet niewielkie, chwilowe zastoiska wodne są ważnym miejscem odpoczynku i żerowania ptaków w okresie migracji.
Polsce niewiele zostało już takich miejsc, gdzie możemy zobaczyć swobodnie pasące się zwierzęta gospodarskie. Czasy, kiedy wiosną rzeki wylewały na łąki, a krowy, konie i owce pasły się pośród gwaru ptaków, odchodzą w zapomnienie. Takie rejony możemy spotkać jeszcze na wschodzie, gdzie regulacje rzek i osuszanie terenów nie były prowadzone tak intensywnie. Lecz i tu zachodzą zmiany widoczne gołym okiem. O tym, jak szybko dokonują się one w krajobrazie rolniczym, może świadczyć fakt, że liczebność czajki w ostatnim dziesięcioleciu spadła w Polsce aż o 40%. Ten sam problem dotyczy całej grupy gatunków ptaków, które gnieździły się na pastwiskach pośród pasących się zwierząt – kulików, brodźców czy bekasów krzyków. Ogromnym zagrożeniem są dla nich nie tylko coraz liczniejsze drapieżniki, ale również znikanie z krajobrazu łąk i pastwisk. Jaja i pisklęta tych ptaków giną podczas pokosów łąk, wykonywanych dziś dużo wcześniej niż kiedyś. Może właśnie dlatego czajki w ostatnich latach coraz częściej jako miejsce na gniazdo wybierają uprawy kukurydzy. Co ciekawe, spotykamy tam również sieweczki. Ptaki gnieżdżące się głównie na wyspach wiślanych i żwirowiskach, a więc dotychczas zupełnie niezwiązane z gruntami ornymi. Mniejsze zapotrzebowanie na siano powoduje zaorywanie łąk i pastwisk pod uprawy zbóż. Tymczasem wilgotne łąki z kępami krzewów to siedlisko jednego z najbardziej tajemniczych i ostrożnych ptaków, którego niezwykle trudno zaobserwować. Naprawdę niewiele osób miało szansę go zobaczyć. To derkacz. Wieczorową porą zdradza swą obecność charakterystycznym i łatwym do zapamiętania głosem. Derkacz jest zagrożony wyginięciem w całej Europie. Tymczasem w Polsce gniazduje blisko 1/3 jego światowej populacji. Świadczy to o tym, że środowisko przyrodnicze naszego kraju jest wciąż jeszcze w dobrej kondycji. Warto zapamiętać ten charakterystyczny głos rozchodzący się pośród wieczornych mgieł. Jego radosny śpiew możemy usłyszeć już w lutym. Jest jednym z pierwszych zwiastunów wiosny. Choć skowronek należy do niewielkich ptaków, łatwo wypatrzeć go na niebie, kiedy donośnym śpiewem oznajmia swą obecność. W zachodniej Europie notuje się ciągły spadek jego liczebności, zaś w Polsce gnieździ się około 30% populacji występującej w Unii Europejskiej. Zmiany zachodzące w krajobrazie rolniczym naszego kraju z pewnością wpłyną na liczebność skowronka w całej Europie. Ugory i nieużytki porośnięte wyższą roślinnością zielną i krzewiastą zamieszkuje pokląskwa. Podobnie jak derkacz czy skowronek, również ten drobny ptak należy do gatunków wskaźnikowych, to znaczy takich, których liczebność i zagęszczenie mówi wiele o stanie siedliska, jakie zamieszkują. Dzięki śledzeniu zmian ich liczebności możemy uzyskać informacje o przekształceniach w krajobrazie rolniczym. Krajowa populacja pokląskwy stanowi ponad 1/3 całej populacji Unii Europejskiej.
Prawdziwym rekordzistą w tej dziedzinie jest jednak pliszka żółta, której liczebność w Polsce szacuje się na mniej więcej 1,5 miliona par lęgowych. Jest to ponad 40% populacji Unii Europejskiej. Poza ptakami, dobrymi biowskaźnikami terenów rolniczych są również bezkręgowce, wśród nich owady i pajęczaki. Ich obecność i różnorodność gatunkowa świadczy o tym, że na danym obszarze stosuje się niewielkie ilości środków ochrony roślin, a w krajobrazie występuje duże bogactwo siedlisk i schronień. Ekstensywny typ gospodarki rolnej stwarza szanse na rozwój chwastów polnych, które występują pośród roślin uprawnych. Najpospolitsze z nich to haber bławatek, mak polny czy rumian pospolity. Współczesne metody walki z chwastami, w tym w szczególności stosowanie herbicydów, chemizacja i mechanizacja rolnictwa, przyczyniły się do wyginięcia wielu z nich. Niektóre zostały nawet uznane za wymarłe na terenie Polski. Tymczasem rola chwastów polnych jest nieoceniona. Polega nie tylko na współtworzeniu niewątpliwych walorów krajobrazowych terenów wiejskich, ale także na tworzeniu odpowiednich warunków rozwoju dla organizmów, które hamują rozwój szkodników i poprawiają żyzność gleby. Wiele gatunków chwastów znajduje zastosowanie we współczesnej medycynie. Kto wie, może właśnie jeden z nich okaże się wkrótce lekiem na nieznaną nam dzisiaj chorobę. Pilną potrzebą staje się zatem zachowanie różnorodności gatunkowej zbiorowisk chwastów związanych z uprawami. Szansą ich zachowania jest na przykład prowadzenie upraw ekologicznych. Czy można sobie wyobrazić polską wieś bez starych, głowiastych wierzb rosnących pośród pól i łąk? Niegdyś pielęgnowano je z korzyścią dla człowieka. Pędy pozyskiwano na wiklinę, paszę dla zwierząt lub drewno na opał. Wierzby są jednymi z najwcześniej kwitnących polskich drzew, będąc na przedwiośniu cennym pożytkiem dla pszczół. Niestety na naszych oczach znikają one z krajobrazu bezpowrotnie. Może przyszłe pokolenia będą oglądać wierzby już tylko na płótnach malarzy. Dawniej szpalery wierzb głowiastych były stałym elementem polskiej wsi. Ciągnęły się wzdłuż polnych dróg, tworząc wyrazisty element krajobrazu. Jedynym sposobem na ich ocalenie jest regularne ogławianie i sadzenie nowych. Drzewa te bardzo łatwo się ukorzeniają, a jako sadzonki wystarczy wykorzystać obcięte pędy. Najczęściej u nas sadzona wierzba krucha i wierzba biała to gatunki szybko rosnące o miękkim, łatwo próchniejącym drewnie. Poprzez systematyczne ścinanie pędów na stałej wysokości, w wieku kilkunastu lat od posadzenia tworzy się charakterystyczna wierzbowa głowa. Jest to zgrubienie, w którym w wyniku próchnienia powstają liczne dziuple i szczeliny. Są one chętnie zasiedlane przez szereg gatunków dziuplaków. Duże ptaki, takie jak kaczki krzyżówki, równie chętnie wykorzystują wierzby i zakładają w nich swoje gniazda. Także dudek upodobał sobie wierzby. W przypadku ich braku
chętnie korzysta z innych śródpolnych drzew czy stert kamieni. Jeżeli i tych brakuje, potrafi gnieździć się bardzo blisko zabudowań ludzkich. Przez swoje zachowanie i charakterystyczny czub na głowie ptak ten stał się obiektem wielu porzekadeł. Któż nie słyszał przysłowia wystrychnąć kogoś na dudka, czy każdy dudek ma swój czubek. Podobny los jak wierzby spotyka rosnące samotnie pośród pól grusze i jabłonie. W przeszłości, kiedy prace w polu odbywały się ręcznie, drzewa dawały cień i odpoczynek, a i darzyły owocami. Obecnie, kiedy większość prac wykonywana jest mechanicznie, te stare i wiekowe drzewa są wycinane, a miedze zaorywane. Wielkimi sprzymierzeńcami rolników są ptaki drapieżne. Jednym z nich jest błotniak łąkowy. Gatunek ten gnieździł się pierwotnie w roślinności szuwarowej dolin rzecznych. Jednak w ostatnich latach jako miejsca gniazdowania upodobał sobie uprawy pszenicy, pszenżyta i rzepaku. Często możemy zobaczyć błotniaka nad łanami zbóż, jak kołysze się swobodnie i szybuje w poszukiwaniu pokarmu, głównie gryzoni i pasikoników. Niestety w wyniku prowadzonych zabiegów agrotechnicznych ten gnieżdżący się w uprawach ptak jest narażony na utratę lęgu. Aby temu zapobiec, w różnych regionach kraju wyszukuje się gniazda i po uzgodnieniu z rolnikami zabezpiecza je poprzez oznaczenie i otoczenie metalową siatką. Śródpolną brzozę upatrzył sobie na gniazdo inny zręczny myśliwy. Łowca drobnych gryzoni – pustułka. Tego małego sokoła bardzo łatwo można rozpoznać po sposobie polowania, którego elementem jest charakterystyczne zawisanie w powietrzu. Niszcząc siedliska lęgowe i żerowiska ptaków drapieżnych, człowiek szkodzi również sobie, pozbywając się w ten sposób naturalnych sprzymierzeńców w walce ze szkodnikami upraw. Kolejną niepowetowaną dla środowiska stratą są znikające miedze, coraz częściej zaorywane w celu połączenia powierzchni małych skrawków pól w jedną dużą uprawę kukurydzy czy pszenicy. Ten wąski, ciągnący się fragment ziemi odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej. To swoisty korytarz migracyjny zwierząt, dający im schronienie. Siedlisko cennych roślin, przyciągających do siebie motyle, trzmiele i inne owady. Olbrzymie zagrożenie nie tylko dla przyrody, ale i człowieka stanowi celowe wypalanie trawi ściernisk. Pożary są szczególnie niebezpieczne w okresie wegetacyjnym, kiedy ginie wiele organizmów niezdolnych do szybkiej ucieczki. Na polach żyją zwierzęta, których już sama nazwa wiele osób wprawia w osłupienie. Pieski ziemne, bo tak mieszkańcy niektórych regionów Polski nazywają chomika europejskiego, to gatunek coraz rzadziej występujący w naszym kraju. Jest wyraźnie większy od chomika, którego możemy spotkać w sklepie zoologicznym. Z uwagi na ubarwienie i ostrożny tryb życia nie jest łatwy do zaobserwowania.
Kiedy zboża zostają skoszone, chomiki intensywnie gromadzą zapasy, resztki z pól potrzebne, by przetrwać okres zimy. To najlepszy moment na ich obserwację. Niedługo później, wraz z pierwszym ochłodzeniem, zatkają otwór wejściowy do norki słomą i ułożą się do snu zimowego. W tym samym czasie nasze pola odwiedzają ptaki lecące z północy. Tak czynią gnieżdżące się wysoko w górach Skandynawii mornele. Ptaki te chętnie wykorzystują pola jako miejsca odpoczynku podczas jesiennych wędrówek na południe. Maskujące ubarwienie morneli doskonale chroni je przed drapieżnikami, wtapiając ptaki w ogólny koloryt zaoranych pól. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej rodzime rolnictwo w znacznej części kształtowane jest przez unijną wspólną politykę rolną. Ta bierze pod uwagę również ochronę środowiska i zachowanie różnorodności biologicznej obszarów wiejskich. Zauważono, że rolnictwo to nie tylko produkcja żywności, ale także cenna przyroda, piękny krajobraz kulturowy, wielowiekowa tradycja. Nowe wyzwania związane w dużej mierze ze zmianami klimatu powodują, że coraz większe znaczenie mają pozaprodukcyjne kierunki działalności rolniczej. Dla utrzymania różnorodności biologicznej obszarów użytkowanych rolniczo konieczne jest także przyjazne przyrodzie użytkowanie gruntów oraz zachowanie zróżnicowanej puli genowej zwierząt gospodarskich i roślin uprawnych. W odpowiedzi na te potrzeby rozpoczęto realizację programów ochrony zasobów genetycznych, na przykład owiec świniarek. Owce tej starej rodzimej rasy są dzisiaj często wykorzystywane w pielęgnacji terenów chronionych. Pełnią funkcję żywych kosiarek, zapobiegając zarastaniu terenów otwartych. Odpowiednie użytkowanie gruntów ornych opiera się przede wszystkim na stosowaniu płodozmianu, użyźniającego glebę i zapobiegającego rozprzestrzenianiu się chorób i szkodników upraw, a także na ograniczonym nawożeniu pól. Koszenie łąk, wykonane dopiero po drugiej dekadzie czerwca, pozwala roślinom łąkowym bujnie zakwitać, a gniazdującym tam ptakom odchować młode do momentu osiągnięcia przez nie lotności. Widzimy tutaj niesprzyjającą zwierzętom technikę koszenia łąki. Trawa koszona jest od zewnątrz do środka, co powoduje ich przemieszczanie do wnętrza łąki. Przy ostatnim pokosie duża część z nich ginie pod ostrzami kosiarki. Wykonując ten zabieg od środka do zewnątrz, dajemy zwierzętom szansę na ucieczkę. Z uwagi na znaczny udział ekstensywnie użytkowanych gruntów rolnych, Polska stanowi ważną ostoję ptaków krajobrazu rolniczego. Pamiętajmy, że choć zmiany w ekosystemach wydają się nam powolne, dla wybranych gatunków przybierają wręcz zawrotne tempo, doprowadzając je na skraj wymarcia. Tak właśnie stało się w przypadku jednego z najpiękniejszych krajowych gatunków ptaków – kraski. Ta perła polskiej przyrody jest dziś zagrożona wyginięciem. Zatrzymanie lub chociaż spowolnienie tempa tych zmian nie będzie możliwe, jeżeli nie uświadomimy sobie, jak wiele ważnych funkcji pełnią śródpolne zadrzewienia, miedze, zbiorniki wodne czy ugory. Coraz częściej są one uznawane za elementy zbędne w krajobrazie. Tymczasem są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania terenów użytkowanych rolniczo.
przyczyniają się do ograniczenia erozji gleb, poprawy mikroklimatu i stosunków wodnych. Ich obecność decyduje o występowaniu wielu pożytecznych gatunków zwierząt ograniczających straty w uprawach rolnych. Chroniąc siedliska dzikiej fauny i flory, rolnik zapewnia sobie naturalnych sprzymierzeńców. Czy warto tracić takich sojuszników?